takim się szkole edukacji, wywodzi się z metody projektu, która już jest metodą popularną, a nawet, jak dobrze pamiętam, to gimnazjum obowiązkową. Metoda, która rzadko jest spotykana z różnych przyczyn. Sama metoda testu powstała bardzo niedawno, gdzieś tam w połowie lat 90. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Tak mówię, oczywiście trochę z przekąsem. No i trafiła do nas, do tej naszej polskiej edukacji. Jest, niby się o niej mówi bardzo dużo, natomiast tak sobie myślę, że poza tym, że się mówi, to ja tak starałem się sobie przypomnieć, jakby z własnych doświadczeń, czy znam jakiś fajny projekt, który tą metodą był, była ta metoda wykorzystana. Powiem szczerze, że tak nie za bardzo mogę sobie jakby przypomnieć, bo znowu, jeżeli chodzi o samą metodę projektu, to powiem, że na co dzień w pracy jakby u siebie też tą metodą projektu się spotykam i ona dosyć dobrze chodzi. Różnica między tą typową, klasyczną metodą projektu, którą wszyscy znamy, a metodą testu jest tak naprawdę, wydaje mi się, jest tylko jedna, jedyna. Zasadza się ona na tym, że wykorzystujemy przy metodzie webquestu narzędzia internetowe, zasoby internetowe, czyli to wszystko, co jakby związane jest z internetem. Tak można jakby w skrócie przy okazji tą metodę zdefiniować. I gdybyśmy już doszukiwali się tak naprawdę w samym schemacie, czy tych etapach tworzenia tej, wykorzystania tej metody, to właściwie nie zauważam poza tą kwestią narzędziową jakby tutaj wielkich różnic, ale oczywiście pewnie dużo lepsi ode mnie metodycy tych różnic dostrzegą zdecydowanie więcej. Na tym będą opierały się też jakby, albo z tego będą wynikały zalety tej metody, ale też będą niestety pewne błędy, które popełniamy prowadząc zajęcia metodą webquest. Założyliśmy sobie w projekcie, że będziemy pracowali z tą, przy pomocy tej metody i ok. Przejdźmy może do samego schematu, czyli tych etapów webquest. No jeżeli patrzycie na te pięć elementów, to tak naprawdę prawie się to niczym nie różni od klasycznej metody projektu, tak, którą stosujemy, znamy na co dzień. Mamy wprowadzenie, mamy zadanie, mamy proces, mamy zasoby, mamy ewaluację. Ja postaram się bardzo krótko kilka słów powiedzieć o każdym z tych elementów. Skupiając się bardziej jakby na zaletach tej metody, a przede wszystkim na tych elementach, które często sprawiają nam trudność, a zarazem są przyczyną tego, że ta metoda nie jest już tak często w szkole czy w edukacji stosowana. Czyli mamy pięć prowadzenie. To wydaje się, że to jest dosyć banalna rzecz, czyli jakby przedstawienie głównego problemu, ale już na samym początku tak naprawdę pojawia się pewien problem. Mianowicie w tej metodzie istota sprawy polega na tym, że ma ten temat zainteresować naszych uczniów, tak? Czy tych młodych ludzi, z którymi pracujemy metodą webquestu. I to jest na samym początku duży problem, żeby ująć ten temat i to, co jest jakby wprowadzone w sposób atrakcyjny, taki, który by ich zainteresował. Wydaje się, że to banalnie proste, natomiast kiedy jakby sam przyglądałem różnego rodzaju tak zwane dobre praktyki, przykłady fajnych webquestów, to zauważyłem, że no, to jest dość duży problem. Naprawdę trzeba być kreatywnym, żeby coś fajnego, interesującego dla ucznia wymyśleć. Jakby na samym początku już mamy schody. Dobrze, dalej mamy określenie zadania, czy zadań, które są do wykonania. Inaczej jest to przejrzysty opis rezultatu, czyli tak naprawdę trzeba określić, co ci uczniowie mają konkretnie zrobić. Te rezultaty muszą być rezultatami takimi operacjonalizowanymi, to znaczy one muszą być
jakby konkretne. I to też jest zadanie dosyć trudne, żeby rezultaty sprecyzować dosyć konkretnie. To bardzo ważne jest dla samego ucznia, żeby on wiedział tak naprawdę, co on ma zrobić. I to wam powiem, że jakby sam się uczę też na błędach, bo tak patrząc na tych naszych uczniów, którzy biorą udział w projekcie, to też był jakaś bariera, jakiś problem. Znaczy, wydawało mi się, że dosyć jasno sprecyzowałem na tych spotkaniach wstępnych, co jest rezultatem, co tak naprawdę, do czego dążymy. Okazywało się podczas już jakby, no, pracy na przykład nad tymi ludźmi, że jakby te rezultaty nie zostały przeze mnie, bo ja akurat byłem na tych pierwszych spotkaniach, sprecyzowane. To też jakby mi daje informację zwrotną, że te rezultaty muszą być jakby jasne, precyzyjnie i konkretnie zdefiniowane i to też jakby z mojej strony uczenie się na błędach i jakby dzielenie się tym, że dzielenie się z wami jakby swoimi spostrzeżeniami na bazie tego, co jakby w projekcie się dzieje. Proces. Ten proces powinien być proces, czyli opis działań, widzicie, tak, pozwalający na wykonanie zadania. Wydaje się, że ten proces jest wręcz elementem kluczowym powodzenia tej metody. Ponieważ ten proces powinien być rozpisany bardzo dokładnie, bardzo konkretnie, od takich prostych rzeczy, wydawałoby się, jak podział na grupy, określenie liczby osób, które są w grupie, określenie terminu, stworzenie tego harmonogramu. Łatwiej się uczestnikom czy uczniom pracować tą metodą, jeżeli to jest ściśle, jasno określone, nam też jako tym prowadzącym będzie zdecydowanie łatwiej. Okazuje się, że trzeba to dosyć precyzyjnie to na samym początku określić, bo tylko wtedy jakby z jednej strony możemy egzekwować na przykład te terminy, a z drugiej strony jakby zauważyłem, że też jakby mobilizacja zdecydowanie większa jest uczniów, jak oni mają ściśle, jasno określony ten harmonogram. To powinno być zrobione tak naprawdę na samym początku, czyli te wszystkie kwestie od takich spraw organizacyjnych poprzez właśnie określenie harmonogramu oraz opis konkretnych działań, które powinny być przez danych uczestników tej grupy jakby wykonywane. Wbrew pozorom to jest dosyć trudne. Tak sobie myślę, w zasadzie takiej refleksji też, że trzeba to zrobić w miarę szczegółowo. Tu mieliśmy takie założenie w projekcie, ja to bardzo podkreślałem, żeby dawać uczniom jak największą wolną rękę, żeby oni byli tak naprawdę, bo na tym polega ta metoda, tak, że oni są jakby, wykazują się tą kreatywnością i jakby pomysłowością, dajemy im wolną rękę w wielu sprawach, ale mimo wszystko ten opis działań powinien być przez nas jasno sprecyzowany, bo tylko wtedy jakby osiągamy no, ten zamierzony cel, tak, zamierzony efekt. OK. Kolejnym elementem requestu są zasoby, czyli lista źródeł informacji. I to jest też obowiązek jakby nasz, aby taką listę tych źródeł zdefiniować. Przy tej liście jakby zakładamy, że są to w większości źródła, które znajdują się w internecie. Natomiast warto jakby pamiętać o jednej kwestii, mianowicie to nie jest lista z jednej strony zamknięta, a z drugiej strony to nie jest lista źródeł, które jakby uruchamiają, czyli nie wiem, wchodzą na daną stronę internetową i bez żadnej refleksji z tych informacji korzystają. Nie, założenie jest takie, że oni powinni dokonać jakby selekcji, podejść pewną refleksją do tych informacji, które w internecie się dzieją, a nie jakby odtwórczo korzystać z tych źródeł, które zostały gdzieś tam im podane. Pytanie, ile tych źródeł? No pewnie czym tych źródeł więcej, tym jest lepiej, ale z drugiej strony, patrząc już praktycznie, wydaje mi się, że dla młodzieży, dla tych uczestników jest wtedy trudniej.
tu też jakby taka refleksja, musimy uczyć tego, żeby korzystali z bardzo wielu różnych źródeł, bo wtedy jakby są zmuszeni do dokonania tego wyboru, tak, tej selekcji, co wydaje się tutaj bezsprzecznie ważne. Okej. Dalej ewaluacja. Teraz ta ewaluacja to jest tak, z jednej strony nam ona się kojarzy jakby z tą oceną na końcu, jakąś formą mierzenia zaangażowania uczestników, ale tak naprawdę chodzi też tutaj o coś innego. Ja wiem, że to jest niby taka oczywista rzecz, że patrząc na przykład na szkołę, to mamy obowiązek jasno, precyzyjnie określić kryteria oceny. Staramy się to jakby zrobić, natomiast zawsze musimy to zrobić w przepisów prawa. Tak? Robimy to jakby na samym początku, natomiast tej metody po prostu szalenie istotnym elementem jest właśnie ta ewaluacja, czyli określenie na samym początku również kryterium oceny. Uczestnik musi jasno wiedzieć, co będzie jakby oceniane. I o dziwo, nie tylko oceniane są jakby rezultaty, jakość tych rezultatów, ale to, co wydaje się taką specyfiką, to jest w ogóle metody projektu. Mianowicie ocenia się również zaangażowanie poszczególnych uczestników i tą pracę wspólną, zespołową, czyli nie tylko sam rezultat i sam efekt, ale również ten procesy grupowe, które zachodzą podczas tworzenia tych rezultatów, tych produktów. Bardzo ważna kwestia, mianowicie prezentacja rezultatów. Tego elementu nie było w tych 5 punktach na początku, natomiast zawsze przy metodzie projektów, czyli również i w metodzie webquestu, koniecznie musi nastąpić ta prezentacja tych rezultatów. I to jest element, który też z jednej strony podlega ocenie, a z drugiej strony jakby jest takim wewnętrznym elementem tej metody, czyli jest czymś, co bez czego jakby nie można powiedzieć, że zrealizowaliśmy, czy wykorzystaliśmy tą metodę skutecznie. Ta prezentacja musi nastąpić. Ona może mieć bardzo różne formuły. Tak? Bardzo różne formuły. Akurat podczas tego naszego projektu uczniowie będą swoje multibooki prezentować na konferencji, ale ta formuła może być różna, tak? Tu mamy pomysł. Natomiast zawsze ta prezentacja powinna mieć miejsce i ona też podlega ocenie i jest też elementem, który jakby no sprawia, że ten webquest skończy się sukcesem. Okej. Zanim przejdziemy do zalet, to jeszcze może dwa słowa na temat samych narzędzi. Bo jeżeli chodzi o zasoby, to sprawa jest stosunkowo prosta. Szukamy jakichś informacji, stron internetowych, baz danych, repozytoriów i zasobów, które są w necie. Natomiast pytanie brzmi, przy pomocy jakich narzędzi możemy tę metodę przeprowadzić, tak? Znaczy, w jaki sposób wykorzystać tę metodę i jakie tam narzędzia do tego użyć. Tutaj jest bardzo dużo różnych pomysłów. Najprostszymi narzędziami są narzędzia do tworzenia blogu. I tak jak ja szukałem na przykład informacji na temat WordPressu, to właściwie wszystkie prawie projekty były robione na takiej zasadzie, że prezentacja następowała, pracowała młodzież, czy tam pracowali nauczyciele w internecie na jakimś narzędziu blogowym i prezentacja tego projektu to były zasoby umieszczone na blogu. Najbardziej oczywiście popularnym jest googlowskie narzędzie, czyli Blogspot. I najwięcej tych webquestów chyba jest zrobionych właśnie na tym narzędziu. Dlaczego? Dlatego, że ona jest banalnie prosta. Znaczy generalnie nie trzeba umieć zbyt wiele, żeby założyć blog w narzędziu Google'owskim, czyli na Blogspocie. Umieszczenie tam postów, zdjęć jest również banalnie proste, nie trzeba mieć zbyt wielu umiejętności. I są pewnie popularność tego narzędzia. Tak? Poza tym jest to narzędzie za free, jeszcze do tego jest zintegrowane z YouTube'em, bo to YouTube to przecież też Google. No i to, co się bardzo często podkreśla, czyli możliwość komentarza. Tak? Blogspot pozwala na komentowanie, no, skoro jest to narzędzie do tworzenia blogów, no, to blog ma to do siebie, że
powinna być otwarta możliwość komentowania. Pewnie lepszym rozwiązaniem, a trudniejszym, wymagającym więcej umiejętności, jest stworzenie strony internetowej. Oczywiście zaraz powiem tak, może powiedzieć, oczywiście Blogspot to też jest strona internetowa, no ale powiedzmy, że to jest taki generator automatyczny blogu. Natomiast chodzi mi tu o stronę internetową, którą robimy na przykład w jakimś tam CMS-ie, Joomla, WordPressie, Drupalu czy innym, czy zwyczajnie zrobienie jej po prostu w HTML-u, ale do tego potrzebne są już dużo większe umiejętności. Daje to większe możliwości, ale niestety w zamian będziemy mieć większe umiejętności i zaczyna być no już pewien problem, tak? Nie zawsze wszyscy takie umiejętności posiadamy. Najprostszą oczywiście formułą jest tworzenie prezentacji multimedialnej. No i co? Zostaje nam oczywiście PowerPoint. No możemy skorzystać na przykład z Prezi, jest modne cały czas, jakiegoś innego narzędzia. W naszym przypadku mamy te multibooki, tak? I powiem wam szczerze, że chyba nie spotkałem się za bardzo z taką opcją, czy nie znalazłem w internecie, może słabo szukam, żeby ta prezentacja nastąpiła w postaci prezentacja tej pracy grupowej przy pomocy WordPressu, nastąpiła w formie takich multibooków, tak? No jakby nie spotkałem się, no oczywiście pewnie nie jest to jeszcze bardzo odkrywcze i ktoś to zrobi. Okej, przejdźmy do zalet metody WordPressu. No podstawową zaletą to jest praca zespołowa czy praca grupowa. Wszystkie umiejętności, które przy okazji jakby no, uczą się uczestnicy od siebie. To jest chyba, tak, z jednej strony najtrudniejsze dla samych też uczestników, tak, takiej pracy projektowej, ale też oni jakby najwięcej dostają od siebie wtedy, tak. Elementów, które tworzą pracę grupową, pewnie znajdziemy bardzo dużo, ale no, oni muszą też się jakby w ramach grupy dogadać. Wydaje mi się, że to jest ważne. Poza tym jakby też, no to wychodzi z tego procesu grupowego, tak? Też pojawiają się jakby takie indywidualności, tak? Patrzę tutaj na nasze grupy, wy to młodzież dużo bardziej znacie niż ja, tych swoich uczniów, natomiast no, pojawiają się właśnie takie osoby, które mają takie cechy przywódcze, które gdzieś tam potrafią często nawet jakby narzucić swój pomysł, ale gdzieś tam potrafią się jakby zmobilizować, tak? Nawet z tego webinaru ostatnio, kiedy cała grupa z Doraja gdzieś tam się zebrała i byli wszyscy w komplecie, chociaż nie mogli z przyczyn technicznych, nie dysponowali wszyscy, bo mieszkają w internecie, nie wiem, swoimi laptopami, ale potrafili się zorganizować. To też jakby pokazuje właśnie taką fajną integrację grupową. No i to też jakby buduje ten element, zaleta właśnie tej metody WordPress. Uczy wyszukiwania i selekcjonowania informacji, oczywistość, ponieważ tych źródeł jest bardzo dużo, podajemy tych źródeł dużo, natomiast całą sztuką jest wybrać to, co z punktu widzenia realizacji tych celów jest ważne. Wykorzystywanie nowych technologii, no to my mamy dzisiaj przykład tego webinaru, dla części z nas, tutaj nauczycieli, ale dla młodzieży właściwie w większości, to jest coś nowego, nawet ta metoda, tak? Nawet to narzędzie, tak? Ale nie wiem, i praca na platformie, i jakby te multibooki, samo narzędzie, wszystko są jakby nowe rzeczy, na co niespotykane dla nich, jakby w szkole z różnych przyczyn nie mają do tego dostępu. No i to jest to wykorzystywanie nowych technologii, które pozornie żyją w necie, w świecie internetu, natomiast jak się okazuje, no nie wszystkie jakby narzędzia znają i to jest taka jakby wartość też dodana samej metody, a w przypadku naszego projektu te narzędzia konkretne, z których korzystamy. O tym mówiłem chyba przed chwilą, też już ocenie podlegają nie tylko merytoryczne efekty, ale również relacje grupowe. Okej, okay. I ostatni chyba slajd, mianowicie błędy. No te błędy jakby też już przy okazji omawiania tego schematu WordPressu gdzieś tam już starałem się je mówić. Niejasny cel, zły dobór tematu, przemieszanie zadań, tak? Zła konstrukcja zadań, mała ilość źródeł,
to też często się spotyka, dajmy im tam 5 czy 6 linków. Często jakby nie potrafi młodzież wpaść na to, że przecież ma możliwość szukania jeszcze w obrębie innych zasobów. Mała ilość źródeł powoduje, że po prostu jakby z strony merytorycznej często ten projekt nie jest zbyt fajny. Tak, brak właśnie świadomości selekcji informacji, czyli jakby dosłownie korzystają z tego, co szukali, tak wybrać tego, co jest najistotniejsze, myślę, że to jest jasne. Zły dobór narzędzi. Tych narzędzi, być pozorem, tak jak powiedziałem wam, nie ma zbyt dużo. To są narzędzia przede wszystkim tworzenia stron czy blogów, czy prezentacji multimedialnych. Ale tak, w zależności od tego, co jakby wymyślimy i co jest tym zadaniem to do wykonania, no to do tego trzeba jakby dobrać narzędzia, tak? No, teoretycznie wszyscy mówią, że narzędzia do tworzenia blogów są uniwersalne, sprawdzają się, ale na przykład tak patrząc na cele naszego projektu, wydaje się, że akurat te narzędzia do blogowe byłoby to kiepskie rozwiązanie. Nieodpowiednia ewaluacja w stosunku do realizowanych zadań, i to chodzi mi, tak naprawdę chodzi mi o dwa elementy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza to jest jakby ten fakt, że oceniamy nie tylko merytoryczną stronę, ale również te relacje grupowe i sama prezentacja, ale równie ważnym elementem, o którym często się zapomina, to jest jasne ustalenie tych kryteriów na samym początku. Tak? To się kryje pod tym tutaj myślnikiem. Okej. Na Szkole Lidla umieściłem, proszę, znacie już ten kurs, materiały dotyczące tego, dotyczące samej metody, z jakimiś tam arkuszami, również i ćwiczeniami, które można wykorzystać w swojej pracy, to żebyście jakby mogli z tej metody korzystać nie tylko w ramach jakby tego projektu. I tam również ta część, która jest nagrywana właśnie, znajdzie się również na tym kursie, umieszczę ją, to żebyście mieli również ten webinar dostępny w linie i odnajdzie się w ramach tego kursu. Dobra, okej, tyle jakby części merytorycznej. Dzięki.